tu Xorad i to jest unboxing i mamy tutaj kostkę Fangshi Shishuang 2×2. Od razu przejdźmy do rozpakowywania tej kostki. Od razu mówię, że nagrałem to o 7 rano. I dobra, kostka, mam nadzieję, że będzie fajna. W ogóle tak, tutaj mamy wszystkie tutaj rzeczy. Tutaj tego raczej nie będę pokazywał. Kostka właśnie przychodzi w takiej właśnie oto papierowej paczce. I myślę, że tutaj nie ma zresztą nic więcej do pokazywania, więc otwórzmy kostkę. Odczuję folię bąbelkową, więc będę miał to robić. Fajnie. Dobra, czekajcie, otwórzmy to. Dobra. Okej. Ciekaw jestem, jak ta kostka się mierza. O. O, i w środku jest długopisik. Bardzo dziękuję. Od razu powiem, że przesyłka od magicznej kostki. magicznakostka.pl. Długopisik bardzo fajny. Okej. I jeszcze tutaj mamy samą folię bąbelkową. Haha, dobra. Teraz to odłóżmy. Sorry, że tam troszeczkę tła mi się nie mieści, ale dobra. Tutaj mam jakąś sumę. Dobra. Kostka kosztuje bodajże 46 zł na magicznakostka.pl z przesyłką za pomocą przelewu 52 zł. Okej. Dam się radę. No dobra, już to zrobimy. Okej. No i sama kostka. Jak widać, kostka prezentuje się właśnie tak. Pudełko. Mamy tutaj standardowe takie pudełko dla właśnie Fangshi. Tutaj budowa całej kostki. I tutaj jest to zaznaczone, że 50 mm. A jeszcze wersja 55 mm nawet nie wyszła. Góry i u dołu mamy jeszcze takie coś. Więc co? Przejdźmy do otworzenia tej kostki. Czekajcie, czy tutaj dam radę jakoś to otworzyć. Wezmę tutaj nożyczki. Nie chcę uszkodzić pudełka, ponieważ sobie robię taką mini kolekcję pudełek. Okej, nice. Myślałem, że trzeba będzie od dołu tutaj. O, fajnie. O, co się pierwsze może nie rzuca w oczy, ale co można nawet wyczuć, to to, że kostka nie ma naklejek, tylko ma takie plastikowe tajle. Jest dość głośna, ale czekajcie, jest dość luźna też. Myślę, że 50 stopni, nie ma problemu. Wow, naprawdę. Spoko kostka, naprawdę godna polecenia. Jeszcze zobaczmy, jak się rusza ogólnie. Ten żółty, taki tajl, tak troszeczkę jest taki przyciemny według mnie. Ale to może aż tak bardzo nie będzie przeszkadzać. Teraz zrobię jakieś ułożenie, ale nie liczcie na jakieś lepsze, bo po prostu teraz czekam na statyw. Mam taki statyw prowizoryczny zrobiony, więc... Więc niezbyt tak mi jest wygodnie. O, tutaj mamy jeszcze jakieś logo. A to jest jakieś chyba nieściągalne. Nie wiem, dużo ludzi ściąga, dużo ludzi nie. Okej. Więc jeszcze kostkę porównam do kostki 46 mm Rubik's Cube. Ale ja myślę, że bardziej ciekawsze porównanie będzie do Diana Zanchi 50 mm. Prezentuje ono się tak. Czekajcie, może odcień jeszcze kolorów. Na Dianie są o wiele ciemniejsze tutaj. I może ona jest taka o milimetr mniejsza, tak jakoś mi się wydaje. Czerwony kolor, no to chyba tutaj bez różnicy. Niebieski troszeczkę jaśniejszy jest na Fangshi. Pomarańczowy tym razem jest ciemniejszy na Fangshi. Żółty na pewno będzie, znaczy no taki bardziej niby fluorescencyjny, ale on, uwierzcie mi, że jest taki dość ciemny. No i jeszcze biały, to biały też jest ciut może ciemniejszy. Dobra. Więc czekajcie chwilę. Okej. Jeszcze w zasadzie nikt nie porównywał tak za bardzo kostek 2×2 do kostki 3×3, więc prezentuje się ona tak. Może jeszcze dam kolorem. A co mi tam jeszcze porównajmy do kostki 4×4 szynku wersji 4. Trzy bloczki, tak jak właśnie myślałem. Tutaj jedna warstwa zostaje. Dobra, i myślę, że kostka i tak w ogóle chodzi świetnie. A jeszcze gdyby to nasmarować marą, byłoby naprawdę, już byłoby naprawdę super. Więc myślę, że wam się unboxing podobał. Ja lecę smarować tą kostkę i
kiedy mi już przyjdzie statyw lepszy, to po prostu za jakieś powinno, maksymalnie za miesiąc powinna się pokazać recenzja tej kostki oraz jakieś poradniki na pewno na tej kostce, dlatego że w tym Dianie mam zepsuty gwint i jak zetnę już nawet z 400 stopni, to czasami już mi chce popnąć, więc niezbyt tak, ale myślę, że jak dokupię sobie jakieś części do krzyżaka, to będzie git. Więc to był naprawdę długi unboxing, więc trzymajcie się i cześć! Nara, ksora!